Zadzwonił do mnie trener, pracowałem z nim niedawno w Chojnicach. Powiedział, że będę miał szansę powalczenia o skład i oczywiście to jest ekstraklasa, nie było co w ogóle tutaj za dużo myśleć. Po prostu przyjechałem i jestem gotowy. Tak, na pewno to jest dla mnie awans sportowy. Nowy klub, nowe nadzieje, nowe szanse, tylko to wykorzystać. Jest radość z podpisania kontraktu? Pewnie, że jest. Zawsze jest, jak się podpisuje nowy kontrakt, tym bardziej, że przychodzi się do wyższej ligi i to cieszy. To już to twoje drugie podejście takie do Ekstraklasy, bo już byłeś w Krakowi. Pewnie chciałbyś, żeby było dużo lepsze niż tamto pierwsze. No oczywiście, chciałbym tego i sam sobie tego życzę, ponieważ tam spędziłem tylko pół roku. Dostałem praktycznie dwa razy szansę wejścia na boisko. Nie mogę pokazać swoich umiejętności i miejmy nadzieję, że tutaj będę miał więcej szans, żeby pokazać, co potrafię. I pewnie wiesz, co też wymaga od ciebie trener, bo z tym trenerem współpracowałeś już w Chojniczance. Tak, tak, tak. Jak nie zmienił swojej taktyki, to wiem, o co chodzi. Mam nadzieję, że będzie tak samo jak w Chojniczance. Kuba, powodzenia. Jak najszybszego debiutu w Ekstraklasie. Obytego.